Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 288. odcinku GNM+. Wracamy po tygodniowej przerwie i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Panowie, w co przez ostatnie dwa tygodnie graliście? Na pewno bardzo dużo, więc wybierz, Mateuszu, trzy najważniejsze produkcje. To nie będzie aż tyle, nie? Bo grałem bardzo mało jakoś. Jak to się stało? I w sumie chyba w nic nowego tak naprawdę, z nowych rzeczy. Zacząłem tylko Sea of Thieves, ale o tym już kiedyś mówiłem, prawda, bo były bety różne i tak dalej. I jakby moje zdanie się nie zmieniło na temat tej gry. Potrafi być bardzo, bardzo fajna, jak gramy z trzema osobami znajomymi. I czas szybko zlatuje naprawdę i fajne są bitwy morskie między statkami i tak dalej. Ale jakby, no nie wiem, nie mam ochoty, żeby zbyt często wracać do tej gry, bo tak naprawdę cały czas robię to samo. I w sensie, jeżeli mam wolną chwilę, akurat znajomi też grają, to spoko, mogę wskoczyć, ale no po prostu jakoś nie podpasowała mi ta formuła. To trochę jest jak taka gra z Early Access, mam wrażenie, że tam poczekam z rok, aż tam będzie, nie wiem, bo tak naprawdę to jest pełna wersja, masz tylko trzy rodzaje misji, nie, do wykonywania przez cały czas i to jest wszystko, plus jeden taki event, że na wyspie walczysz ze szkieletami, żeby zdobyć skarby, czyli w sumie można powiedzieć, że cztery aktywności w grze. To co było na E3? No nie, bo wcześniej mieliśmy tylko zdobywanie skrzyń. To znaczy, ja mam na myśli ten event, o którym mówisz. On to nie jest to, co było w tych wszystkich gameplayach pokazywane? Ogólnie szkielety masz wszędzie, to są jedyni wrogowie, nie? Ale są takie misje, eventy specjalne, że masz taką wyspę Fort Szkieletów i tam są specjalne rodzaje trzy wrogów, czyli tam inne szkielety trochę. I jak ich pokonasz wszystkich, to otwierasz taką kryptę ze skarbem i tam jest w cholerę tego i zanosisz potem do kupców. Natomiast poza tym masz właśnie zdobywanie skrzyń, łapanie zwierząt w klatki i odnoszenie ich też do zleceniodawców, albo pokonywanie szkieletów i przenoszenie jakichś artefaktów z nich i to wszystko. No a poza tym to polega na tym tylko, że no sobie żeglujemy i wypatrujemy innych statków, żeby kogoś zatopić czy coś takiego. I tyle. I nawet nie chodzi mi, żeby to był jakiś progres, bo sporo osób narzeka, że tu nie ma jakby rozwoju postaci i tak dalej. Ale to by było chyba trochę problematyczne, bo no, jeżeli byśmy spotkali kogoś z jakimś, kto grał, nie wiem, 100 godzin, a my gramy dopiero od 5 godzin, to ktoś by mógł nas rozwalić tam jednym strzałem z działa, więc to akurat byłoby... To mi się podoba, że tu nie ma takiego progresu związanego z siłą postaci, czy tam z siłą statku, ale na przykład dlaczego na statku mamy tylko jeden rodzaj działu, nie? Gdzie są kartacze na przykład, albo te takie łańcuchowe DLC. Kule? Tak, to się tak nazywało, bo akurat to nie będzie. Jakaś inna, ale tak. Tu mają być płatne rzeczy podobno, ale to mają być, nie wiem, małpkę sobie kupisz w sklepie, zwierzątko, żeby latało po statku, czy coś takiego. Więc tu nie ma raczej takie rzeczy mechaniczne, gameplayowe mają być wprowadzane za darmo, więc mam nadzieję, że to zostanie jakoś rozbudowane, bo aż by się chciało, no, żeby tego było trochę więcej po prostu do roboty. No. Albo nie wiem, jakieś przedmioty kosmetyczne, żeby można było zdobywać, bo przychodzę sobie przez jakąś fajną jaskinię i tam na takim stole z kamienia jest na przykład jakaś fajna szkatułka z czymś, albo nie wiem, jakiś posążek, chciałbym to zabrać po prostu, żeby to był loot, żebym miał jakąś satysfakcję, że coś fajnego zdobyłem, nie? Nie mówię, żeby to była jakaś super broń, ale cokolwiek, żebym sobie postawił na statku w kajucie, czy coś na stole. Dlaczegoś takiego nie ma po prostu. Kosmetyczne rzeczy możemy tylko kupować to, co już mamy, czyli kompas tam, jakąś broń i tak dalej, tylko w innych kolorach, nie? I to jest cały jakby progres kosmetyczny, tylko i tam żagle dla statku też i tak dalej, ale jest to dosyć takie, no, minimalistyczne wszystko i... Ale to też nie jest tak, że możesz sobie kraftowo zrobić, nie wiem, kupić jakieś żagle, na których nałożysz jakieś logo konkretne. Nie, po prostu kupujesz jakby wzór. Aha. I no potem to... możesz nakładać na tam... Słabo. No więc jest to takie trochę, nie wiem, no niektórym się podoba bardzo, trochę nie rozumiem fenomenu, ale z tego, co czytałem, recenzje raczej były takie stonowane. Mówię, jeżeli chcecie grać sami, to na pewno nie polecam, bo granie w to solo jest okropnie nudne i irytujące. Ale na przykład jeżeli macie Xbox One, to już polecam, bo możecie sobie za 29 zł miesięcznie, czy nawet ten Game Pass jest chyba próbny okres za darmo 2 tygodnie, więc to jak najbardziej już polecam, żebyście sobie sprawdzili na własnej skórze. Na PC-cie się nie da niestety sprawdzić za darmo, no to co, no to nie sprawdzicie i nie polecam, żeby kupować, bo ta gra kosztuje, to jest pełna cena, nie, $60, 220 zł i jakoś, no, nie wiem, o wiele lepiej można te pieniądze wydać, chociaż ta gra nie jest jakaś okropna, ale no za tą cenę na pewno nie. Oprócz tego, ja sobie przypomnę, może niech ktoś inny teraz powie, bym no się to pomieszało. Ja w dwie sobie gry pograłem w tym tygodniu, które są nowe, właściwie to przez ostatnie dwa tygodnie, no bo nie mieliśmy ostatnio podcastu. Jedną z nich jest gra, która już jakiś czas temu wyszła, ale musiałem ją
no nie musiałem, nie jest aż taka zła, dokończyć, żeby tutaj zrecenzować ją dzisiaj na audycji. I jest to Metal Gear Survive, czyli kolejne niesamowite dzieło Hideo Kojimy. No, kontynuuj. Pan Kojima osiągnął tutaj, zrobił swoje magnum opus i osiągnął najwyższy szczyt tego, co mógł osiągnąć. Nie, ale tak poważnie, gra nie jest taka zła. To jest taki MGS5, tylko zamiast wykonywać w kółko te same poboczne misje, wykonujemy w kółko inne poboczne misje. Zbieramy trochę ludu. Na początku jest trochę powolna, tak wręcz przejaźliwie. Do tego nasze potrzeby bardzo trudno zaspokoić, ale po jakimś czasie, kiedy się już rozbudujemy, no jakby flow tej gry się troszeczkę polepsza. I tutaj trochę niezrozumiała decyzja właśnie, bo ludzie narzekali na te mikrotransakcje, tak? I rzeczywiście płaci się tam za niektóre rzeczy, jak na przykład odblokowanie kolejnego slotu na nową postać, ale wbrew temu, o co była afera jakaś wielka, tak? To nie jest aż tak kaleczące dla tej gry, bo tak na dobrą sprawę nie mamy powodu tworzyć drugiej postaci, nie mamy powodu przechodzić tej gry drugi raz, ponieważ kiedy przejdziemy ją za pierwszym razem, odblokowują nam się nowe rzeczy, szczególnie pod koniec gry, dopiero gdzieś tam w późniejszych etapach gry odblokowujemy multiplayer, co właśnie to jest dla mnie niezrozumiała decyzja, ponieważ multiplayer pozwala nam korzystać z różnego rodzaju klas, tak dalej, tam jakby mamy dodatkowy rozwój, bo korzystamy z tych samych surowców, które mamy w singlu, więc dzieląc to, no multiplayer może nam jakby pomagać troszeczkę przyjemniej spędzać ten czas w grze i on jest naprawdę przyjemny, tylko że on jest blokowany tak późno, że mam wrażenie, że tutaj właśnie był taki cel, żeby troszeczkę zachęcić ludzi do płacenia za rozwój po zakończeniu już gry, tak? Kiedy już i tak jesteśmy zmęczeni nieco formułą. Natomiast no gdyby nie ta głupia decyzja, to naprawdę no spin-off jak spin-off, no bywały gorsze, AC był gorszy. Fabularnie? Tam w ogóle fabularnie? Tak, ta gra ma fabułę. Co ciekawe, ma lepszą fabułę niż MGS5. Wiem, że to niekoniecznie musi coś oznaczać. To może nic nie oznaczać, ale no, nie jest tak źle. Na początku troszeczkę. Bo ta gra generalnie zaczyna się tuż po tym, jak Ground Zero się skończyło, tak? Zniszczona zostaje ta nasza Mother Base i jesteśmy jednym z ocalałych. No i tyle mogę powiedzieć tak naprawdę, żeby nie spoilować, natomiast o ile ta fabuła rozwija się powoli, bo tak naprawdę to nasze tempo grindowania jakby pozwala nam pchać ją do przodu, o tyle ona jest, no, nie jest, to nie jest dzieło jakieś, za które dostaje się nagrody, ale to też nie jest coś, co przeszkadza w grze, a troszeczkę ją nawet wzbogaca. Szczególnie zakończenie, które w przeciwieństwie do MGS-a 5 jest, nie jest rozczarowaniem jednym wielkim. No to szczerze powiedziawszy jestem trochę zaskoczony, bo z tego co ja grałem, ale tylko grałem na Gamescomie, to mi się ta gra strasznie nie podobała. Powiem ci, że to jest gra, która mi trochę otworzyła oczy na to, jak, bo jest taki teraz popularny zawód na YouTubie, jak narzeka, taki zawód, który polega na narzekaniu na gry. Są takie kanały, które właściwie tylko tym się zajmują i o ile czasami śmiesznie popatrzeć na to, jak ktoś komentuje jakąś porażkę bardzo dosadnie, o tyle w przypadku tej gry tyle kłamstw, co widziałem na temat niej na internecie, to no, już dawno nie widziałem takiej sytuacji, żeby grała. Jak Andromeda. No, tylko w drugą stronę chyba. Natomiast tutaj no, widziałem sporo opinii osób, które zdecydowanie grały w tą grę tak właśnie krótko. To znaczy tylko do niej siadły. Możliwe, że pierwsze kilka godzin, ponieważ często jak widzę na przykład niektóre narzekania, nawet minusy w recenzjach na dużych portalach, to tak coś mi mówi, hej, tych minusów by tu nie było, gdyby ktoś zagrał dłużej niż 2 godziny, ponieważ po 2 godzinach to już nie jest problemem. Czyli no, taka niezbyt miła sytuacja. No ale więcej na audycji o tym. Na recenzji. Nawet lepiej, że to się tak zadziało, że wszędzie jest hejt, a u nas może okaże się, że to całkiem dobra gra. No, robimy to dla klików. Że bardzo fajnie, z Konami. Bardzo dobrze po nią sięgnąć. Jeszcze zagrałem w jedną grę. No to proszę. To jest właściwie przedpremierowo zagrałem, dostałem klucz od Slytherin Games albo Software, oni zmieniają nazwę jasne jakiś czas, więc nie jestem teraz pewien. Okay. To są twórcy takich strategii na pecety, na iOS-a, zdaje się, że parę z nich jest też na Androidzie. To są generalnie bardzo przyjemne takie klikadła, strategie takie turowe, które albo drugowojenne, Panzer Corps, to jest akurat taki tytuł, który mógł się niektórym fanom strategii obić o uszy. Są też gry w świecie na przykład Warhammera, natomiast teraz tworzą nową, albo wydają nową grę Empires Apart, tworzona na silniku, zdaje się, że to jest Unreal 4.
Gra, to jest taki duchowy, znaczy inspirowana bardzo mocno Age of Empires 3, tak? W ogóle Age of Empires, a więc taki podobny styl gry, podobne tempo, troszeczkę mniej agresywne niż wiele współczesnych gier, które no troszeczkę tak jakby, no jeżeli chodzi o RTS-y, one teraz idą w takie tempo, tak? Żeby jak najszybciej rozgrywać, natomiast tutaj spokojnie możemy sobie siąść, zbudować bazę, przeczekać parę rzeczy. Mamy do wyboru tam 6 czy 7 cywilizacji, Azteków, Mongołów, Francuzów i tak dalej. I różnice nie kończą się tylko na różnym kolorze jednostki, ale też często jakichś specjalnych umiejętnościach, mamy bohaterów. I co ciekawe, no, na razie to jest bardzo wczesne, jakby bardzo wczesna wersja, ale mamy dwa tryby gry. Poza takim klasyczną potyczką, mamy też taki dosyć ciekawy survival, to znaczy w tym trybie w czasie dnia zbieramy surowce, budujemy bazę, przygotowujemy się, a potem w czasie nocy musimy odpierać ataki hordy. To jak w They Are Billions. Frostpunk? Nie, no bardziej They Are Billions, nie słyszałeś o tej grze, że właśnie normalnie We Are Billions, tak. No, budujesz bazę i potem zombiaki cię atakują, coś takiego. Nawet trochę można by powiedzieć, że skojarzenie trafne, chociaż tutaj, no, tutaj grafika jest już w trzech wymiarach, chociaż jest taka minimalistyczna. No wiecie, i to pewnie lepszy, tak. To jest pewnie prawdziwy RTS taki, tak? Bo... No nie, bo wygląda, znaczy prawdziwy w sensie... RTS, znaczy to jest RTS jako gatunkowo. Jest rozbudowany, jeżeli chodzi o mechanikę, tam masz jednostek dużo na przykład i tak dalej. Tak. To jest właśnie, tak mówię, przypomina bardziej Age of Empires, natomiast graficznie to jest taki bardziej, powiedziałbym, że jak spojrzałem na tą grę, to miałem wrażenie, że to jest raczej na Unity robione, ponieważ to jest taki typowy mega uproszczony, prawie bez tekstur, wiecie, jednostki na przykład są niebieskie całe tam, z jakimiś może drobnymi szczególikami tylko na nich. No ale na razie bardzo przyjemnie się gra, no czekam, premiera zdaje się okay. Jeszcze teraz na wiosnę, więc jak wyjdzie, to coś może o tej grze wspomnę. Zobaczymy. Przypomniałeś sobie? Tak. Proszę. Ale grałem bardzo krótko. Krótko opowiedz. Ratchet & Clank na PS4, bo był w plusie, powiedziałem sobie, że pobiorę. No i pobrałem z długim opóźnieniem, ale pobrałem w końcu i bardzo mi się podoba ta gra. Naprawdę jest moim zdaniem lepsza niż Crash na przykład. Bo to jest taka platformówka, która nie jest tylko platformówką, tylko tam jest też sporo strzelania na przykład i wszystkie te etapy są bardzo różnorodne. I to mi się podoba w przeciwieństwie właśnie do, no może nie do tych kolejnych części Crasha, na przykład jeżeli miałbym porównać pierwszą część, no bo to jest remake pierwszej części tak naprawdę serii. To o wiele bardziej mi się podoba. No i jak to wygląda genialnie, bo wszyscy mówili, że wow, to jest w ogóle jak film Pixara, ale jak sobie odpalisz sam, to naprawdę fenomenalnie wygląda. To jest jedna chyba z jeżeli nie najładniejsza gra na PS4. Więc jeżeli macie plusa, jeszcze nie pobraliście, to polecam bardzo mocno, bo to wygląda po prostu jak, no jak film jakiś, nie wiem, najnowszy z tej wytwórni animacji, nie wiem, jakieś Frozeny i inne takie, więc i świetnie się gra, jest fajna animacja, jest sporo broni, jest różnorodnie. Tłum fanów Naughty Dog zaczęło rzucać cegłami w studio w momencie, kiedy powiedziałeś na to, że to jest najlepiej wyglądająca gra. Ale łatwiej zrobić ładnie wyglądającą grę jednak kreskówkową niż realistyczną. No zdecydowanie. Jeśli o mnie chodzi, to ograłem mocno Burnouta Paradise Remaster i muszę powiedzieć, że jak ta gra była dobra kiedyś, tak i nadal jest bardzo dobra, chociaż jeśli chodzi o samo odświeżenie tej grafiki, no to tam powiedziałbym, że wiele tam nie zrobili, podciągnęli trochę te modele samochodów, lepsze tekstury samochodów i otoczenia, ale tak naprawdę to wszystko. No i aliasing, więc ta gra nie ząbkuje w ogóle i jest mega płynna, więc to jest na pewno 60 klatek 1080p. Jakby zaletą taką największą jest to, że mamy dosłownie wszystkie dodatki DLC od samego początku dostępne, co jest też trochę takim, no nie wiem, czy od razu dobrze za się dużo gra, rzeczy. Bo od samego początku możesz wziąć super samochód i zacząć nim przechodzić fabułę, gdzie wtedy same wyścigi nie stanowią dla ciebie żadnego jakby wyzwania, no ale to jest wybór po prostu, jak chcesz to możesz tego nie robić, chociaż bardzo kusi, żeby wybrać jakiś fajny samochód. Znaczy, głównym celem tego remastera było chyba po prostu to, żeby było na PS4 i Xboxie ładnie. Ja nie wiem, dlaczego na przykład to wychodzi na peceta, bo jak sobie odpaliłem na wersję właśnie pecetową, to ona wygląda i porównywałem sobie z gameplayem z konsolą, to ona wygląda identycznie. Nie wiem, czy jestem w 100% pewien, ale na pececie nie wyszedł jeden z większych dodatków chyba, do że tej tak, gry. Chyba, że o to chodzi.
który dodawał taką dużą wyspę, na której można było bardzo dużo porobić. Dużo. I dopiero ona chyba się pojawiła teraz jako w tym remasterze. Więc to jest zaletą, plus to, że no masz tam te lepsze opcje wygładzania krawędzi i tak dalej, których mogłeś nie mieć w podstawowej wersji gry. No i oczywiście jak chcesz teraz pograć, no to lepiej kupić sobie grę, która trochę lepiej wygląda i ma wszystkie dodatki, niż kupić pojedynczo, bo chyba tam nie było żadnej Game of the Year Edition. Na PC? Tak. No tak, tylko że na PC kupisz sobie za 16 zł. No dobra, ale jakbyś chciał pobawić się tymi fajnymi dodatkami, bo ich jest naprawdę multum, plus motocykle, które są ważne, plus jakieś gry, samochody, zabawki, był taki bardzo fajny dodatek. No jest tego całkiem sporo, więc jeśli ktoś szuka bardzo arcade'owej rozgrywki plus fajnego zgniatania samochodów. Takiego dobrego NFS-a, nie? Tak, bo nie ma ze świetną muzyką, dodajmy do tego. Jak sama nazwa gry wskazuje, głównym motywem muzycznym jest Guns N' Roses Paradise City. Tak więc jeden z moich ulubionych zespołów, więc ja jestem po prostu sprzedany przez samą piosenkę i samą nazwę gry. Tak czy inaczej rozgadaliśmy się sporo, bo prawie kwadrans w co ostatnio graliśmy, trwał nasz segment. Tak więc przejdźmy może do pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie trochę clickbaitowy. Znaczy to takie gdybanie będzie. Czy Silent Hill powróci, ponieważ Konami zarejestrowało markę w Urzędzie Patentowym w Stanach Zjednoczonych, bo tam tak trzeba, 19 marca to zrobili. Problem jest w tym, że w tym wniosku zaznaczyli, że może tutaj chodzić o automaty i urządzenia bukmacherskie, co oczywiście sami fani przeczytali jako wypuszczenie w USA maszyny do pachinko z motywem Silent Hilla, co pachinko było bardzo to jest, śmieszne. Przypomnijmy, to jest taka gra w stylu... Bingo? Jednoręki bandyta bardziej? No to taki automat generalnie, automat, w którym jest bardzo mało interakcji z samą grą. Tak, natomiast... ale to też jest ciekawe, bo przecież te automaty raczej nie są w Stanach popularne. Ja to jest głównie w Japonii, na przykład MGS, jak wyszedł pachinko. Wydaje to mi się, że po prostu na tym formularzu jest tak, że masz to jako kategorię i to się jakby dywanowo zaznacza. Dlatego właśnie ten, a w związku z tym, że Metal Gear stał się teraz franchise'em, takim, znaczy taką franczyzną typowo pachinkową, to myślę, że to raczej na zasadzie skojarzeń było. No właśnie. Bo w samym formularzu to raczej jest po prostu pod grami. Jest jednak twist kolejny, bo za automaty i tak dalej odpowiada Konami Gaming Incorporated, ale znak towarowy zarejestrowało Konami Digital Entertainment Corporation, które odpowiada już za same gry. Więc... jakby zarejestrowała firma, która nie odpowiada za automaty, chociaż zaznaczyła tam to automaty, więc tutaj właśnie pojawia się to takie zamieszanie i takie trochę plotkowanie, bo co mogłoby z tego wyniknąć? No wiemy, że Silent Hill miał się pojawić jako to demo PT, prawda? Tak, ale to już do tego nie ma co wracać, nie, że PT to tak, miał być Silent Hill z FPP. Ja bym się cieszył, gdyby po prostu Silent Hill nowy powstał, bo i nawet niech to robi jakieś nowe studio, bo Downpour, czyli ostatni taki normalny Silent Hill, był robiony przez, nie pamiętam nazwy tego studio, to było jakieś czeskie studio. I mi się bardzo ta gra podobała, chociaż to nie był taki japoński, typowy, ten jak te starsze odsłony, to miał bardzo fajny klimat i chociaż fabuła może była taka raczej do zapomnienia, ale rozgrywka była bardzo przyjemna i lokacje. Więc Silent Hill to jest taki horror, którego teraz za bardzo nie ma. Wydaje mi się, bo The Evil Within to jest jednak głównie akcja i tam brutalna taka groteska i strzelanie, a Silent Hill zawsze było takie bardziej jednak na eksplorację, na unikanie i tam walka była taka bardzo jakby minimalistyczna, jeżeli można tak o walce powiedzieć, więc mi tam brakuje tej serii, jestem ogólnie fanem horrorów i takich akurat horrorów teraz nie ma za dużo, głównie teraz twórcy stawiają na jumpscary, na FPP właśnie kamerę i tak dalej, czy VR, więc ja bym się bardzo cieszył, gdyby taka gra powstała. Silent Hill na VR? Teraz to mogą zrobić, tyle już czasu minęło, że teraz jest taka moda na God of War, nie? Że jakby reboot, znaczy nie reboot, ale że powraca coś pod oryginalną nazwą, więc Silent Hill, proszę bardzo, niech powstanie. A może podejrzewam tak, jak bo tutaj Paweł mówił, że widzę ten uśmiech podobno pewne elementy faktycznie wymyślone przez Hideo Kojimy znalazły się w Metal Gear Survive, więc może pewne pomysły Silent Hill z Konami też sobie weźmie, jakoś tam przerobi i... może coś z tego tekstury powstanie. Podłoże. Bo ja się trochę przestraszyłem, jak powiedziałeś o tym, jak zacząłeś przykład God of War jakby przywoływać. On hejtuje God of War, nie wiem czemu. Znaczy pomijając moją opinię o tym nowym God of Warze, a raczej moje obawy, to mam na myśli raczej to, że bałem się, że zaproponujesz, aby tą nową formułę, powiedzmy, Silent Hilla zrobić trochę w ten sposób, czyli kolejny
typowy, sztampowy PS4-kowy ekskluzyw. Zrobimy kiedyś ten temat. Hill o was. A niektórzy widzę w komentarzach piszą pod tym newsem, który znaleźliśmy na PP.pl, że to może będzie pinball na Switch. Spoko, to też z motywem Silent Hill. Też kupię, bo wiadomo, Switch nie ma gier, to wszystko się kupuje. No właśnie. Ale w sumie tak jak, bo nawet troszeczkę jak z tym, jak z Far Cry'em 5, no nie zdawałem pinballa. Sobie sprawy, zanim zaczęliśmy tutaj o tym rozmawiać, jak bardzo chciałbym sobie pograć w takiego znowu japońskiego, takiego takie klasyczne straszydło japońskie, wiesz, bo oni robili jakie, kiedyś takie. A, myślałem, że w pinballa chciałbyś pograć. No to już, bo wiesz, jak to ja na, wiecie, jak na Switchu fajnie się gra w pinballa, jak jest przystosowany, bo trzymacie ten kontroler, ale naprawdę. On już justify. Trzymacie kontroler, wiecie, tak jakby pionowo i normalnie działa tak, że przychylacie i bardzo fajnie to zrobione, więc Silent Hill Paintball. Proszę, I kupcie mean. Naszą konsolę. Tak. Dobra. Nie, ale no, poza pinballem to no, taki klasyczny horror, bo z Japonii kiedyś dużo tego wychodziło i to były fajne, tak, takie spokojne, powolne. A propos, off top jeszcze, aha, przedłużymy podcast do godziny. Podobno ta gra nowa From Software, twórców Bloodborne i czego tam, Dark Souls. Mhm. To będzie remake japońskiego horroru, który oni robili dawno temu i on się nazywa chyba Kuon. To były horrory takie w stylu tych Ringów. Tych filmów takich japońskich, tylko w czasach takich szogunów i tak dalej. I to podobno będzie remake, reboot właśnie tej serii. Więc mamo. Z tą różnicą, że będziesz bił wszystkich. Nie, właśnie nie, Obejrzyj sobie gameplaye, polecam, Kuon. I tam mam był taki element walki, ale to była taka walka właśnie jak w Silent Hillach. I oni chcą zrobić coś w tym stylu podobno. Więc bym się cieszył. No ale w każdym razie, to było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o Silent Hill. Czy w ogóle lubicie tę serię, czy chcecie, żeby powróciła. A my teraz przejdziemy do tematu związanego z Xboxem. Dokładnie tak. Kolejna porcja ploteczek pojawia się w naszym podcaście. Otóż Xbox Store, czy tam Xbox Marketplace, może zaskoczyć nas już niedługo systemem wypożyczania gier, bo jeden z użytkowników sławnego forum NeoGAF zamieścił wpis, który tam razem ze screenem. W skrócie, w brazylijskim storze, sklepie, czy tam w systemie, przez przypadek znalazły się jakieś tam rzeczy, które się nie powinny znaleźć i była tam opcja wypożyczenia gry Forza Motorsport 7. Za ile tam, jaka tam była cena? 69 reali, czyli to około 72 zł. 2 zł. Co ciekawe, za 3 miesiące. Czyli za 3 miesiące wypożyczenie gry. Opcja bardzo ciekawa. Nie wiem, czy mi się podoba cena za 3 miesiące 72 zł. No w sumie, no czemu nie? Podzielne 3. Są takie gry, które przechodzimy, po których mamy, jakby nie wracamy po miesiącu na przykład, nie? Przyjdziemy w miesiąc, w tydzień wracamy sobie jakiś czas, ale potem w ogóle odkładamy na półkę i w ogóle jakby nie wracamy. Ja sam mam pełno takich gier w domu. Czy no to tak Steamie, jakby po 14 zł miesięcznie. No właśnie, więc taka opcja, jakby nie stać mi na grę za 250 zł cyfrową, czy tam 220 w pudełku, płacę 70 zł i mam grę na 3 miesiące, przecież to jest, a zawsze, wiecie, co 3 miesiące wychodzi na pewno jakiś duży tytuł, który mogę sobie znowu wypożyczyć, więc to jest bardzo ciekawa opcja i przede wszystkim mi się bardzo podoba, jak Microsoft pokazuje teraz środkowy palec sklepom, sieciom sklepów, które bardzo hejtowały ich za to, że... Oni chyba już mają tak naprawdę, pozwolę sobie użyć, w dupie te sklepy, bo tak już myślę, zaczęli tak. Z tym Xboxem, prawda, i Game Passem. No właśnie do tego nawiązuję, że te sklepy dosyć hejtowały to, że w Game Passie będą pojawiać się teraz w dniu premiery te największe hity Microsoftu. A oni teraz hejtujecie? A wam teraz pokażemy tak naprawdę, co może się stać. Ja się nie dziwię, szczerze mówiąc, bo kiedyś tak się właśnie obawiano, że... producenci konsol nie mogą za bardzo nic zrobić, bo właśnie sklepy tam im grożą czy coś tam, ale tu się okazuje, że gdyby faktycznie i przez to wydaje mi się ta cyfrowa sprzedaż na konsolach nigdy tak się nie rozwinęła, jak mogłaby się rozwinąć, przynajmniej jeżeli chodzi o sprzedaż premierową, nie? Natomiast jeżeli faktycznie ci producenci konsol by się tak uparli i wprowadzili właśnie takie opcje w stylu wypożyć sobie grę na przykład za pieniądze, wersję cyfrową i tak dalej, to nie musieliby już tak bardzo na tych sklepach polegać fizycznych. I po prostu może to by prowadziło do obniżania cen, do częstszych promocji, do po prostu do lepszej konkurencji. No bo teraz, jeżeli chcesz kupić grę na premierę i żeby ona była w atrakcyjnej cenie, to nie kupisz, przynajmniej w Polsce, nie kupisz sobie w sklepie cyfrowym, w Xbox Store czy w PlayStation Store, bo te ceny są koszmarnie śmieszne, na naszym rynku przynajmniej. W Stanach też to jest pełna cena, często możesz znaleźć taniej.
Więc bardzo ciekawe to jest jakby, bardzo ciekawy rozwój wydarzeń. Z drugiej strony pytanie, czy to w ogóle będzie jakby, wychodzi taki Forza Motorsport 7, no, która już wyszła, ale udajmy, że teraz wychodzi. I czy od razu jest dostępna możliwość wypożyczenia na 3 miesiące, czy też nie, no bo to by był też cios taki trochę dla Microsoftu samego siebie, bo tak jak Game Pass? Normalnie na pewno nie gram dłużej niż 3 miesiące w jedną grę. Chyba, że jest jakimś ogromnym RPG-iem. Ale ty byś też nie kupił Forza Motorsport, nie? A tak może się skusisz. Ale Forza, nawet gdyby teraz wyszła, ona już byłaby od razu w Game Passie, więc i tak by była za darmo, za 29 zł. No to też może być tak, że to może dotyczyć tylko gier first party, nie? Czyli tych, które i tak są w Game Passie, więc wtedy to nie byłoby takie ryzyko. Tylko wtedy to byłoby dziwne, ponieważ tego już na 100% będą w Game Passie i no to tak, byłaby tylko taka poboczna alternatywa, ale mam wrażenie, że to raczej po to, żeby zamieść ludzi jeszcze bardziej do Game Passu, bo to jest na zasadzie, no możesz sobie tutaj z takiego bieda Game Passu skorzystać, ale dlaczego jest skoro możesz A tu masz sobie... tylko 30 zł miesięcznie, nie? A nawet widziałem, teraz zadychę akurat w tym miesiącu można było kupić. No proszę. W sumie no, na pewno Game Pass bardziej się opłaca, bo to wychodzi jakby no, 2 miesiące Game Passa kosztuje tyle samo prawie, co 3 miesiące wypożyczenie jednej gry. No, tak. No jeśli oczywiście te ceny, które są tutaj testowane, okażą się prawdziwe. Ale to jest na pewno bardzo ciekawa informacja i mam nadzieję, że jednak okaże się prawdziwa i wkrótce też zobaczymy na naszym polskim marketplace taki system od Microsoftu. Tak więc czekam na wasze komentarze. Prawdopodobnie, albo już teraz może ustalmy, że to będzie pytanie odcinka. Co myślicie o takim systemie wypożyczania gier konsolowych? A my teraz przechodzimy do kolejnego i zarazem ostatniego tematu, który będzie związany... Okazuje się, że nasza ulubiona firma Bethesda podobno zapowie już niedługo nową grę. I co ciekawe, jest ona w, jakby to przetłumaczyć na polski, full production po angielsku, czyli już jakby w pełnej fazie produkcji. Tak. Już właśnie Todd Howard udzielał wywiadu i co ciekawe, udzielał wywiadu szefowi studia i są, bo oni prowadzą taki akademię interaktywnych sztuk no, tak. i sciences. Tak, tak, ale Insomniac w ogóle jest spoko studio, bo oni też mają taki podcast, do którego zapraszają twórców i tak dalej, polecam, ale mniejsza o to. W każdym razie zeszło tam na pracę nad animacjami, właśnie Todd Howard powiedział, że zespół nad animacjami, od animacji pracuje nad właśnie jednym z dwóch projektów, nad którymi Bethesda ogólnie pracuje, ale że jeden z nich jest właśnie w pełnej fazie produkcji i podobno ma zostać niedługo wypuszczony na rynek, więc nie wiem, ktoś od PR-u w Bethesdzie chyba nie pohamował Todda Howarda, bo oni raczej nie mówią o takich rzeczach. To od The Elder Scrolls teraz mówią, że nie pracujemy na pewno od The Elder Scrolls, nie. I, a tutaj tak raczej to... A to już druga taka sytuacja w niedługim czasie, ponieważ przed, jeszcze, chyba w listopadzie, pod koniec listopada, Pete Hines, czyli taki drugi ważny ktoś, kogo często widzimy z Bethesdy, powiedział, że jeszcze w ogóle na tamten rok poprzedni mają grę nową, a potem tam się potem skorygował, że w ogóle mają nową, dużą, którą robią, której nie ogłosili, a potem po 2 dniach chyba zmuszono go, żeby oficjalnie napisał na Twitterze, no nie, tam pomyliłem się, przejęzyczyłem, czyli o tej grze tam już gdzieś tam rozmawiali sobie od jakiegoś czasu, to już druga taka sytuacja, że im wymyka się i teraz tak. No właśnie. Wiemy, że jedna z tych gier to bo to, pracują nad 2 grami ogólnie. I ta jedna, która jest prawie gotowa, to najpewniej jest Starfield. Ten, tak, o którym projekt słyszymy Starfield. Od jakiegoś czasu. Czyli taki typowy RPG Bethesdy. Tyle, że science fiction. Tak, w kosmosie. Nie na Ziemi, nie w żadnym znanym uniwersum, tylko właśnie... W sumie to była pierwsza taka gra Bethesdy. Swoje jakieś tworzą własne. Tak, nie postapo, to by pasowało, bo mają już postapo, mają fantazy, to teraz co im pozostało, prawda? No tak. Albo współczesność, albo science fiction. I bardzo mało wiemy o tej grze, bo tylko w ogóle nie wyciekły informacje wcześniej tylko przez to, że był jakiś trademark, czyli po prostu znak towarowy. I
No, tylko pojawiły się też takie szczegóły, że będą, nie wiem, romanse z towarzyszami, więc takie typowe rzeczy z gier RPG współczesnych, zachodnich. Coś, co można by zgadnąć, tak, przewidzieć, nie grając. Tak. Zgadnąć, ale to jest bardzo ciekawa perspektywa, jak dla mnie. Ja jestem jedną z niewielu osób, którym Fallout 4 się podobał. Nie uważam, że to... Znaczy, może dlatego, że nie traktowałem tej gry jak Fallouta, tylko jako po prostu przygodę. Tak, na postapo. Looter shooter, to właśnie się nadaje. Więc tym bardziej wydaje mi się, że... No bo Bethesda potrafi robić takie fajne światy, w których po prostu sobie idziesz, wędrujesz sobie do jakiegoś celu, który pewnie jest nudny, jakiś tam cel w sobie, ale po drodze robisz, możesz zrobić tyle fajnych rzeczy, na przykład jakiegoś questa odkryć w jakimś zakątku, albo... No nie wiem, idziesz sobie, mutanty się biją z jakimś tam inną frakcją, jakiś samolot spadał, bo zestrzelili. Gry Bethesdy są jak dobre wino, no dojrzewa sobie. No. Z każdym rokiem jest więcej modów i gra jest coraz bardziej naprawiona. No mody też, ale nawet nie mówię o modach. Nie, mi się po prostu podobał Fallout przez to, jakie takie poczucie takiego... No właśnie takiej przygody oferował. I jeżeli stworzą coś takiego w uniwersum science fiction, to otwiera nowe drzwi, no bo jednak Fallout zawsze są te same elementy, te same potwory, podobne uzbrojenie, a tutaj mają szansę na takie coś zupełnie nowego. Bethesda, kiedy ostatnio Bethesda zrobiła coś naprawdę nowego? No nigdy praktycznie, odkąd pamiętam, nie? Bo to zawsze było albo Fallout, albo The Elder Scrolls, które tak naprawdę też już od początku nie miały nowych elementów, tylko były po prostu takim ciężkim rip-offem no wszystkiego, co wiedzieliśmy o fantasy. W skrócie Fallout 3 i Oblivion. No, no więc właśnie to jest bardzo ekscytująca perspektywa, tym bardziej, że Bethesda ma teraz taką politykę, że zapowiadają grę i ona od razu praktycznie wychodzi, tak jak Fallout 4, roku, więc no. Jeżeli ta gra zostanie zapowiedziana na E3, to jest szansa, że wyjdzie przed końcem roku jeszcze. Wydaje więc... mi się, że mogliby nawet przed E3, tak jak zrobili z Falloutem 4, czyli ogłoszenie jakieś na oddzielnym streamie, a potem... Tak, trailer najpierw, a potem prezentacja. Tak, miesiąc przed E3 i budujemy sobie. Natomiast jeden z naszych ulubieńców, Michael Pachter, nie jestem pewien, jak się go wymawia, ale to ten, który tak bardzo dobrze spekuluje. Tak, kojarzę. On powiedział, że wychodzi niedługo The Elder Scrolls 6, prawda? Tak, nawet w tym roku podobno, więc tak, może ja podejrzewam... to jest ten drugi projekt, aczkolwiek no nie jestem pewien, bo... Ja podejrzewam, że on po prostu usłyszał, że Bethesda wypuści jakąś grę w tym roku i założył jako analityk, który nie jest takim graczem jednak, graczem. No on zawsze lepiej w sprzęcie się właśnie, orientował. Że uznał, że to jest The Elder Scrolls, bo duża gra od Bethesdy, usłyszał i skojarzył pewnie i moim zdaniem tu chodzi o Starfield. Natomiast czy Elder Scrolls 6 jest w produkcji? No pewnie jest. Pewnie w jakiejś tam produkcji jest, ale teraz... Albo Fallout MMO. No bo dla Elder Scrollsów problemem jest też to MMO, które jest The Elder Scrolls. On czas się rozwija, coraz więcej graczy. To dlatego nie mamy nowych gier o Star Warsach od BioWare'u. Tak jest. No ale w każdym razie nowa gra Bethesdy Science Fiction, czyli Fallout w klimatach Science Fiction, można powiedzieć, projekt Starfield. Dajcie znać, co sądzicie. Czy jesteście ciekawi, co to będzie. A my przechodzimy teraz do ostatniego segmentu, czyli czytamy komentarze spod ostatniego odcinka. A pytaliśmy was o Splinter Cella. Wiele, ale jeden aż mnie przeraża. To ja przeczytam ten długi. Dobra, to ja zacznę od tych najkrótszych. Czyli Stolaris Games napisał, że zdecydowanie... A, może przeczytam jaki pytanie. Jaki Splinter Cell najbardziej wam się podobał? Tak. I jak powinien wyglądać nowy? I Stolaris Games napisał, że zdecydowanie Splinter Cell Blacklist, choć nie jest grą idealną, to czuć tu powrót do korzeni serii, doprawiony współczesnymi mechanikami oraz usprawnioną grafiką. Jeśli chodzi o nowego Splinter Cella, to po Assassin's Creed Origins oraz Watch Dogs 2 ufam Ubisoftowi i liczę, że przygotują produkcję godną tej kultowej już marki, wzorując się właśnie na Blacklist. Bardzo takie pozytywne myślenie masz. Kolejny użytkownik, Absyrtos Madea, napisał, że Splinter Cell Pandora Tomorrow, też pamiętam, bardzo dobra gra była. Jedyna część, w jaką grałem, ale dam szansę Blacklist, skoro tak ładnie polecacie. Daj, polecam. Jest jeszcze jeden krótszy. Kuba Nanonka, czyli nasz stały słuchacz. Ja nie grałem ani w jednego Splinter Cella, ale Metal Gear Solid 5 mi się podobał, więc podoba mi się ten pomysł. No to zagraj w Blacklist, też ci polecam. Tam jest podobny gameplay, chociaż to nie jest open world. Ale... I teraz Tomek OK MF. I tutaj czytaj, Mateuszu. Tak jest, największy komentarz, bo ma też największy sentyment do pierwszej części Splinter Cella i tych trzech charakterystycznych zielonych punkcików. Najwięcej przyjemności sprawił mu jednak Blacklist, czyli tak jak mi, tu się zgadzamy. Jednocześnie było to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń, biorąc pod uwagę poprzednią część, czyli Conviction, który też mi się nie podobało, to teraz ja mówię, Mateusz, i która zapowiadała się nieźle, a była moim zdaniem średnia, oraz Double Agent, który też nie było najwyższych lotów. Natomiast Blacklist pochłonął mnie do reszty, bardzo podobał mi się pomysł z samolotem jako hubem, z którego wyruszało się na poszczególne misje. Czegoś podobnego życzyłbym sobie po najnowszej części, nie chciałbym otwartego świata na wzór MGS5,
tylko mniejsze tereny działań jak w Ground Zero. Kurczę, jak my się zgadzamy. Masz ode bardzo mnie dobrze okejkę. Prawi. Tak jest. Daj kliknij łapkę w górę temu komentarzowi, dobra. Bo jest taki bardzo fajny. Teatr działań mógłby być bardziej... O nie, popsułeś mi komentarz. Dobra, już wracam szybko. Chciałem dać łapkę w górę, ale... Tak, ale w każdym razie widzę, że to bardzo moja opinia, więc nie muszę czytać, mogę mówić sam od siebie. Może to ty po prostu... To ja napisałem. To ty napisałeś. Teatr działań mógłby być rozsiany po całym świecie od klimatów z Ameryki Południowej. Jakieś fabryki? Poprzez zimowe scenerie, tak, czy pustynne mapy. Pole do popisu jest duże, do tego niech dodadzą ciekawe gadżety. Umożliwiające różne style rozgrywki, zjadliwą fabułą i powinno być ok, żeby tylko nie zaczęli kombinować i nie zrobili czegoś nastawionego na granie tylko sieciowe. Tak nie będzie, na pewno. I nie będę czytał całego komentarza, bo tu nam zejdzie cały podcast, ale w każdym razie zgadzam się z twoim zdaniem i uważam, że Ubisoft może zrobić coś takiego, bo oni, wydaje mi się, ostatnio zaczęli trochę bardziej słuchać graczy i tego, czego oczekują od nowych odsłon serii, więc jak najbardziej się zgadzamy. Jeszcze na koniec napisał Tomek, że nagrywajcie proszę w miarę możliwości odcinki nie krótsze niż okolice 40 minut. No biegam z wami w słuchawkach niemal w każdy czwartek rano i nic tak nie zaburza treningu jak konieczność zatrzymania się i załączenia innych ścieżki dźwiękowych. No to proszę, ten odcinek 38 minut będzie miał, więc... Tak, chyba spokojnie. Znaczy jedną rzecz proszę musimy bardzo. Wyciąć. Nieważne. ale będzie to miał. To wstawisz tyle. Jakąś tam ciszę. Muzyczkę taką, jak z windy z Mass Effecta po tak prostu. Ale wracając do pytania od trzeba przypomnieć, czy wam podoba się system, który teraz Microsoft testuje, czyli wypożyczanie gier w sklepach cyfrowych. My nie mówimy tylko o Xboxie Store, ale też na PlayStation Store czy na Steamie nawet, czy byście chcieli taką opcję. A to był 288 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paul Stachyra i Mateusz Fidut. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć.